Jesteśmy w Czorsztynie, przyjechaliśmy na bezpłatny parking i dzisiaj ruszamy w Pieniny. Idziemy w kierunku Trzech Koron. Przy parkingu znajduje się mapa. Jesteśmy dokładnie tutaj. Na tym parkingu tu będzie pawilon Parku Narodowego, a potem już wejdziemy na teren Pienińskiego Parku Narodowego i tutaj jest szlak na Trzy Korony. Tutaj jest informacja turystyczna zaznaczona i jeszcze mamy Zamek Czorsztyn. Też warto się tam wybrać. Już na początku trasy mamy kapliczkę z upadkiem Chrystusa wybudowanym w XVIII wieku. I są pierwsze oznaczenia. Zielony szlak do Zamku Czorsztyn, tutaj na Lubań, przez przełęcz Snoska i nasza droga w kierunku Trzech Koron, 2.30, my chyba mamy do przejścia 4 km w jedną stronę. Stoimy przed pawilonem Pienińskiego Parku Narodowego. Na razie jest za wcześnie, więc chyba będzie zamknięty. Potem w drodze powrotnej postaramy się do niego wejść, a nasz szlak niebieski prowadzi tutaj drogą. Do pawilonu jest wstęp wolny. Jest tutaj wystawa, informacja turystyczna. Niestety jest zamknięty do odwołania, prawdopodobnie z powodu koronawirusa. Tuż nad pawilonem jest drewniana tablica, Pieniński Park Narodowy i mapa, jeśli by ktoś nie miał, to można zobaczyć, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy na hali Majerz. Tutaj jest bacówka, w której wyrabiane są regionalne przysmaki, między innymi oscypki. Bardzo blisko do drogi głównej. Tutaj już rozciągają się piękne widoki na góry. Zaraz będzie tatrzański krajobraz. Ale dzisiaj jest pięknie. Wyszliśmy trochę wyżej hali, pokazało nam się Jezioro Czorsztyńskie, a nad nim Babia Góra i z lewej strony Pilsko obok niej. Przeszliśmy kawałeczek, obejrzeliśmy widoki i tutaj jest oznaczenie hali Majerz, 689 metrów. Na Trzy Korony jeszcze ponad 2 godziny, do bacówki 5 minut. Nasza dalsza trasa prowadzi przed siebie, tam widać już drogę główną, do której dojdziemy, a ta droga prowadzi do spływu Dunajcem, do Stromowców Niżnych i Wyżnych.
przekraczamy drogę główną, znaki na Stromowce, Niżne, Niedzice i w prawo na Kraśnicę. Przyszliśmy stamtąd i przyszły też z nami owieczki. Jesteśmy na Przełęczy. Tutaj mamy kolejne znaki. I dalszy szlak prowadzi prosto do lasu. Dalej idziemy za znakami niebieskimi. Po wejściu do lasu szlak niebieski prowadzi nas takim szerokim traktem. Na razie idzie się bardzo przyjemnie. Zobaczymy, dokąd taka droga będzie. Dotarliśmy na Przełęcz Sańba. Są tutaj ławeczki i odkryta łąka z widokami na Lubań w Gorcach. Droga kamienista, szeroka się kończy i wchodzimy na polną dróżkę. Teraz staje się węższa, zobaczymy, co jest tam za tą górką. Zobacz, co jest za nami. Dzisiaj trafiliśmy pogodę wymarzoną. I już jesteśmy na parkingu. Dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie. Do następnego razu.